Naszym gościem jest prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie prezesie, czy może pan dzisiaj zagwarantować, że fuzja zarówno z Grupą Lotos, jak i PGNiG-iem dojdzie do skutku, czy też na ostatniej prostej może się jeszcze coś nie udać? Panie redaktorze, pyta się pan człowieka, który jest twórcą tych tak naprawdę fuzji i to te fuzji, które przeprowadziliśmy i te fuzji, które przeprowadzamy. Generalnie, gdyby była kwestia decyzji komisji, bylibyśmy przed decyzją komisji, to bym panu nie zagwarantował. Teraz uważam, że wszystko idzie w dobrym kierunku i zrobię wszystko, by te fuzje dokończyć. Te fuzje są ważne zarówno dla biznesu rafineryjnego, petrochemicznego, dla całej energetyki, dla całej transformacji, ale przede wszystkim te fuzje również są ważne generalnie dla całej naszej gospodarki. Te fuzje już powinny być zrealizowane 30 lat temu i szkoda, że nie było ani odwagi politycznej w tamtym czasie, chociaż każdy chciał to zrobić tak naprawdę, bo poznałem wielu prezesów Orlenu i paru prezesów Lotosu, którzy wszyscy chcieli to zrobić, ale zabrakło po prostu odwagi i determinacji do tego procesu. W przypadku Lotosu jesteśmy 70% procesu, mamy za sobą, zostało 30, negocjujemy z partnerami warunki zaradcze. Tak, również w przypadku generalnie PGNiG-u. Tu też kwestia negocjacji, kwestia teraz tworzenia modelu spółki, która nastąpi po połączeniu. Uważam, że te fuzje dojdą do skutku, ponieważ one są konieczne dla rynku i to, co podkreślałem, dla całej gospodarki naszej. Czy Komisja Europejska teoretycznie może nie zaakceptować tego partnera, którego przedstawicie w listopadzie? Są pewne warunki, które mówią, czy Komisja mogłaby to zrobić, ale komisja dała decyzję. W tej decyzji są pewne warunki. Jeżeli partner jest solidnym partnerem, partner, wobec którego komisja nie ma żadnych w tym zakresie podejrzeń, partner z historią w tym zakresie, to nie ma takich podstaw, żeby komisja tego nie zakwestionowała, żeby to kwestionowała, jeżeli kwestie ofert nie będą odbiegały od warunków zaradczych. Bo jeżeli generalnie mając warunki zaradcze, byłyby oferty, które generalnie, gdzie te warunki zaradcze nie są zaadresowane pod te oferty, to wtedy komisja ma pewne podstawy do tego, by odmówić, by tej decyzji tak naprawdę nie było. Natomiast jeżeli mamy warunki zaradcze i partner będzie swoim partnerstwem i swoją wiarygodnością spełniał te warunki zaradcze, komisja nie ma żadnych podstaw, by nam odmówić.